Siemanko wszystkim, tutaj Ospano, witam was wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale. W moim odcinku Od Zera do Rapera, gdzie wcielam się w Lincolna jako byłego kaskadera, który chce zostać raperem. Coś w tym stylu, jak już widzicie, jestem przed domem tutaj Bang Banga i tam Travisa. Mamy straszny przypał, bo Maćka porwali Balasie i właściwie nie wiemy co zrobić. I zdeklarowałem się, że wybiegnę z domu i powiem jakiemuś gościowi, załatwię w sumie jakichś gości, którzy pomogą nam uratować Maćka. Kaluch siedzi już tam w domu, znaczy Travis, i ja muszę pobiec, więc generalnie uderzę zaraz na Forum Drive, bo nie lubią się z tamtymi fioletowymi, więc trzeba to jakoś załatwić. Generalnie będę robił więcej filmików tej treści na swoim kanale, będą to też osobne, że tak powiem, rzeczy, oddzielna fabuła Lincolna. I zobaczycie jego wersję wydarzeń, więc zapraszam was, żebyście zostawili mnóstwo w górę, zostawili subka z dzwoneczkiem, a ja lecę działać dalej. Kurde, ale mamy przypał i co teraz, jak ten, jak tego Bang Banga mają te kongusy? Kurde, może będą zieloni. O, chyba tam stoją jakieś fury, to może aż takiego przypału nie będę miał. Ale kurde, och, potrzebuję waszej pomocy! Haha, coś się zajedłem. No to ja, no to ja, to li! Czym ci mam? Kurde, no bo mojego kolegę tamte, takie fioletowe tamte z tamtej dzielnicy porwali i potrzebuję waszej pomocy, żebyście im tyłki skopali i nam pomogli odzyskać kolegę i karetkę, bo karetkę zgubiliśmy. Generalnie to miałbym to w dupie, że kogoś ci tam zawinęli, ale w sobie nudzimy się, więc jeżeli pomożesz nam, to może tobie też pomożemy. Kurde, zrobię wszystko, bo to w sumie przeze mnie trochę się podziało i taka lipa totalna i w ogóle przypał i karetka rozwalona i no i ci fioletowi, oni są tacy chamy, no to dobra, to ja zrobię wszystko, a gdzie idziemy? To co chłopaki, bierzemy go, niech nam pomoże? W sumie? Można go wziąć. W sumie i tak nam jednej osoby brakowało. Dobra, to ja się piszę. To lecimy. Ziomeczki, muszę coś zrobić dla tych gangusów, więc nie wiem czego się tutaj spodziewać. W sumie zapytamy ich i zobaczymy czego oni chcą. Dobra, to co ja mam robić? Dobra, sekunda. Jimmy Jordan, jedziemy na 3 samochody. Medyk jedzie na motocyklu i jedziemy pod tamten bank. Masz dobra. Kluczyki, wsiadaj na motocykl, tylko się nie zabij, bo wiesz nam potrzebny. Dobra, to wsiadam. O kurde, mam jechać na motorze i oni jadą samochodami. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś strzelanina, bo ja jako Lee chcę się uspokoić, wiecie. Kariera kaskaderska i te takie wielkie przypały już są za nami. I postaram się unormować życie tej naszej kochanej postaci, ale... O Jezu, przywalił. Ale jeżeli wpadnę przez to jeszcze w jakieś większe kłopoty, to myślę, że Travis i Wang mnie zabiją. Kali będzie na mnie zły, jeżeli zrobię naprawdę więcej tej problemów. W sumie ja też jestem rozsądny. Zamiast iść do jakichś normalnych ludzi, to idę do gangusów, nie? Ale taki jest los Lika Skadera i chyba nie mamy wyjścia. Kurde, ziomeczki, nie zgadniecie, mam mega przypał i przypał polega na tym, że zieloni mnie wykorzystali i muszę stać z miotłą przed bankiem, gdzie celują gangsterzy, a z drugiej strony celuje do mnie policja i nie wiem właściwie co mam tutaj zrobić, ale mam mega przypał i chyba zaraz zostanie wykulkę. Ej, nie strzelajcie, jestem tylko zakładnikiem i mam przekazywać informacje. Dobra, ja tu jestem negocjatorem. Jakie są wasze żądania? Taki gościu z brodą pyta, jakie są nasze żądania. Ty, różowy się pyta, jakie mamy żądania. No to żeby stąd odjechali. Powiedz, że mają stąd odjechać. Dobra. I tamci z gangsterzy mówią, że macie odjechać, łysy.
Nie odjedziemy stąd, jeżeli tutaj będzie dalej zakładnik. A w ogóle dlaczego zamiatasz tutaj? Czekaj, zapytam. Tam ci się pytają, że nie odjadą, dopóki trwa rabunek i jestem zakładnikiem i dlaczego zamiatam podłogę. Tam ci się pytają różowego, dlaczego zamiata i dlaczego on zamiata, powiedz. No bo jest brudno, to zamiata. Jak będziemy uciekać, to ma być czysto, właśnie tak przekaż. I mówią, że ten, że zamiatam, bo jest brudno i że ten, i że... Co ja miałem powiedzieć? Że musi być czysto, jak będziemy stąd uciekać. A, że dlatego ma być czysto, jak będziemy stąd uciekać. I co dalej, szybko, szybko, bo się chyba wkurzają. I że mają stąd jechać. I że macie stąd jechać. Nie ma takiej opcji. Pierwszy oddajecie zakładnika, a potem odjeżdżamy. I oni mówią, że pierwszy oddają zakładnika, a potem odjeżdżamy. Dobra, to powiedz im, że jak w tym momencie nie ruszą tych wozów, to ci ta piękna czapka z głowy spadnie. Dobra. I mówią, że jak w tym momencie nie odjedziecie, to ta piękna czapka mi z głowy zleci. Cofnijcie trochę. I mówią, że cofnijcie trochę. Cofnęli trochę i co dobra. Teraz? Dobra, co chcecie za tego zakładnika? Pytają się, ten brodaty się pyta Łysy, czy co chcą za zakładnika? Czysty przejazd i zero ogonu. Tam ci mówią, że czysty przejazd i zero ogonu. Dobra, mogę to zapewnić. To zakładnik idzie do nas. I mówią, że mogą to zapewnić, ale mam tam iść. Mam tam iść? Chyba nie, co? Znaczy, Dobra, krótka piłka. Różowy, puszczasz to mnie, to wchodzisz do środka. Nie będziemy tak się z nim bawić. Co? Nie ma takiej opcji. Zostajesz, na zewnątrz zostajesz. Co? Tam ci mówią. Na zewnątrz zostajesz. Co? To mam iść do środka, czy mam zamiatać, czy mam iść do samochodu? A 10 dobra, celuj do niego, jak zaraz nie wejdzie, tego rozwalisz. Dobra, spokój. Panowie, ja muszę iść do środka, nie strzelajcie. Dobra, wchodzę do środka i... Cholera, chłopaki, co teraz? Oni będą strzelać. 10 włącznie w gotowości. Dobra, pakuj się na motor. Na motor? Na motor. Tak, na motor. No i co teraz? Ty, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak zwykle się spóźnia czarno. Kto? Jedzie! Ktoś strzela, jest! Dobra, różowy, wyjeżdżajcie! Jedź! Co teraz? Dobra, jadę! Jedź przed siebie! Cholera, ale przypał! Dobra, jeden z głowy. Wow, i gdzie teraz mam jechać? Jedź cały czas przed siebie. Dobra! Wow, kolejny! O Jezu! Wow. Dobrze, rozumiem. Jadą dalej za nami? Jadą. O Jezu, i co teraz? Pomyślę, że ja też jestem przestępcą! Może w góry pojadę? Wow! O, jak się wywalił, dobra. Gdzie mam teraz jechać? Dobra. Na najbliższym... Dobra, jadę w góry! Trzymaj się! Wow! Ojej! Wow! Dobra, i gdzie teraz? Jak najdalej od ulicy. Wow, i co teraz? Dobra. Znajdziesz pierwszy, lepszy jakiś domek po drodze, albo miejsce, gdzie się możemy zatrzymać. No. Rozdzielimy się i w momencie, kiedy się spotkamy tam u nas na dzielnicy, pomożemy tobie i twojemu kolegu. Dobra, to ja pojadę na skróty. Tylko nas nie zabij. Nie, no co ty, ja nigdy nikogo nie zabiłem, ja tu jestem profesjonalista, gościu. Dobra. No, coś słyszę. Trzymaj się. Woo! Oj! Nic ci nie jest? Dobra, to może... Masz, kieruj, tak, ja... lepiej wychodzi. Dobra. I to był taki, wiesz, fail. Pomyliłem się w obliczeniach kaskaderskich. Ty, helikopter! Policyjny helikopter! Właśnie. Dobra, ja się nim zajmę. Uważaj! O kur... Cholera, widzisz ich? Nie widzę. Przez krzaki jechaliśmy. Na skróty! Zamiast się dojedziemy,
dojedziemy na Forum Drive, tam będą czekać chłopaki z sianem i obmyślimy plan, jak pomóc sobie i twojemu koledze. O, masz. Żyjesz? Dobra, wsiadaj. Sorry, przestraszyłem się teraz, ale dam radę. Kurde, już chyba jesteśmy. Patrz, ludzie jesteśmy, uciekają. No pewnie nasi wrócili na dzielnicę. Dobra, tutaj na prawo wiecie. Dobra, i zaparkuj przy tej furze zielonej. Ale jazda była, goście. Dawno, kurde, nie robiłem takiego przypału. Stary, ja z nim więcej nie jadę. Prawie nas zabił w tych górach. Sorry, ale za dobra. Kaskaderka. Przelotówkę za późno zrobiłem, Dobra, różowy. No. Pomogłeś nam w takim razie, my pomożemy tobie. Gadaj, co ci trzeba tam ogarnąć. No to tak, no to mojego kolegę porwali balacy i karetkę nam ukradli i musimy tam pojechać do nich, bo oni są złodziejami i mogą zrobić krzywdę Bang Bangowi. I mój kolega Travis czeka w domu, co nie? Tak się składa, że my chyba nie lubimy fioletowych. To dobrze. W sensie bym kilku rozwalił. No tak się składa, że bardzo chętnie chłopaki by ich poskładali. Auto nam bierze! Auto ci kradnie. To jest wasz? Tak, on zaraz wróci nam samochód, także spoko, pojechał go zatankować. Dobra, to ja ci opowiem, gdzie to jest i pomożesz, co? Jasne, pomożemy. Umysłowo droższe od pieniążków. Goście, na tyle, za chwilę właśnie wybieramy się i lecimy ratować Maćka, więc resztę zobaczycie na odcinku Kaluka. Bardzo wam dziękuję, że tutaj zajrzeliście, koniecznie zostawcie mnóstwo łap w górę i zostawcie subka z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, gdzie ja też się troszeczkę bardziej pokazuję, to dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, jak wam się podobał odcinek i co by można było ewentualnie zmienić w przyszłości. Ja jestem Ospano, bardzo wam dziękuję i życzę wam miłego dnia albo wieczoru, zależy, która jest właśnie godzina, jak to oglądacie. Więc wielkie yo, siemanko!